Hej, wszystkim tu Glitzy, na moim kanale i jak widzicie, unboxing. Więc jakiś czas temu dostałem paczkę z Aliexpressu, tak, w której była lalka Brazilas. Jeśli nie wiecie, to jest Brazilas, to w skrócie jest to odpowiedź MGA i Bratz na Monster High, tylko że w wersji czarownic. Kiedy pojawiło się Monster High, to Bratz miało spore konkurencję, więc stworzyli. To, mi udało się zdobyć Iliane Honesty, czyli, yyyy, Honesty. Każda z nich to czarownica i ma swoje dary, czary. I w tym przypadku jest to... Moc, która sprawia, że powiesz jej prawdę, czyli, no... Mówisz prawdę. By the way, tak, mam na biurku Crystal, czemużby nie. Ogólnie rzecz biorąc, lalki są mega śliczne. Ja mam właśnie tą lalkę, jest jeszcze dostępna ta lalka, ale najbardziej pragnę... Sashi Belly i... jak to w ogóle powiedziałem? Sashi Belly i Victorii, która jest tak ładna i kojarzy mi się z taką rybcią. Ładna jest. Tak wygląda to pudełka, no a przed już widzieliście. Lalkę kupiłem za około 115 zł, a aktualnie na tej aukcji gdzie to kupiłem jest zniżka za niecałą stówę, także e, brewo ja! I szczerze powiedział, że lalki bym nie otwierał, gdyby nie to, że... No pudełko owszem, jest troszeczkę zdecydowane, ale. To nie wygląda obiecująco, w sensie wygląda jak grzyb Także no, niestety minusem zamówienia z Aliexpressu jest to, że te lalki często leżą w magazynach, w jakichś piwnicach I no, takie sytuacje się zdarzają Chociaż mnie osobiście zdarzyło się to pierwszy raz Także no, zrobię jeszcze szybkie przybliżenie na jej twarz i ją otworzymy Więc tak wygląda jej twarz i jest mega śliczna, ma szklane oczy, które są fioletowo-różowe I mają w sobie brokat, gdzie w brokacie widać taki błękit jest to mega urocze, ma kapelusz, ma kolczyki, tutaj ma całe logo tej szkoły, trochę taki Hogwart bym powiedział. Ogólnie jestem zadowolony z tego, że gumki we włosach tej lalki w ogóle nie popękały, w sensie trzymają się do tej pory, jestem w szoku. Lalka w zestawie ma grzebień, który ma kształt szczotki, więc that's cool, ale jestem zdziwiony, że ta lalka nie ma żadnego stojaka, w sensie... Dziwnie. Wiem, że niektóre alki często jak miały, więc nie wiem czemu ona tego nie ma. Szczerze chcę tę lalkę otworzyć w taki sposób, żeby pudełka zbytnio nie zniszczyć. Tak jak mam sobie na biurku, nie patrzcie. Ale biorąc pod uwagę to, że ta alka ma... Czy ja jestem rok produkcji, halo? Ja to zaraz znajdę, czekajcie. Mm. Nie mogę tego znaleźć, ale no jest to pewnie rok 2013, 2012, 2014 maksymalnie, więc nie. Jak już mówiłem, chciałem lalkę tworzyć bez zniszczenia pudełka, ale pudełko już samo się otwiera, także... No, myślę, że nawet nie będzie żadnych nożyczek, bo wszystko schodzi samo. Ok, jestem ciekaw, co trzyma to, jakby. To chyba trzyma jej włosy. That's cool. Okej, okay, więc uwolniłam lekę z pudełka, i moje pierwsze wrażenie jest takie, że jej włosy są strasznie tanie. Jakby są tak strasznie nieprzyjemne i szorstkie. I szczerze jestem zdziwiony, że są aż tak tanie. W sensie. Uh. I szczerze, nawet peruka z Chińczyka ma lepszą jakość. To jest pewne. I pamiętacie, jak mówiłem, że gumki są wytrzymałe i nie pękły? Pękła. Na szczęście mam czarną gumkę i za chwilę to zwiążę. Tutaj makijażu z rozbliska wygląda naprawdę ładnie. To muszę powiedzieć, że jej twarz jest naprawdę mega ładna. Ale głowa jest dość. Luźna. Kurczyki też są bardzo ładne, na dłoniach ma taki symbol i podejrzewam, że to jest pewnie jakiś jej znak, nie orientuję się, nie znam się. I wygląda pewnie ładnie. Artykulacja też jest mega spoko, jaka to komunalka. Okej, okay, więc pozwólcie, że zepnę jej włosy z powrotem i znowu do niej wrócimy. Ok, wróciłem i związamy jej włosy gumką, żeby się jej nie rozwaliły, ponieważ nie mogą być warkoczy i nie chcę, żeby to się rozwaliło. Naprawdę. Mega podoba mi się ten akcent złotego w jej włosach. Wygląda mega spoko. I szczerze, to mega megratuje jej włosy. No bo jak mówiłem, są mega tanie. Mega tanie naprawdę. Nie podoba mi się zbytnio to, że jej kapelusz jest zabierany na gumkę, która idzie pod jej głową. Myślę, że można było to zrobić zupełnie inaczej, ale. OK, MJ, rozumiem Was. Lalka ma na sobie takie mega workowe spodnie. Złote buty na obcasie. Ma też tą plerę, która jest częściowo przypinana do jej bluzki tymi. Czymś to trzeba w pudełku. I nie chcę tego odpinać, ponieważ nie chcę. Nie chcę się trzymać na miejscu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale na jej ręku są pewne takie znaki, i podejrzewam, że jest to coś w produkcji, ale okej. Okay. Co do artykulacji, to ma taką typową artykulację, jak Monster High. Dodatkowo może kręcić się w tułowie. To jest mega fajne, i w sumie lalki dzisiaj to mega rzadko robią. Szczerze, chcę zobaczyć trochę, jak to wygląda, więc czekajcie, znajemy troszkę jej gaci. O, bazowa na gacie. Tak to wygląda pod spodniami, nie był ktoś półciekawy. No, kość śmieszna cię. Ciałko, mówiąc, wnioskując po odlewie główki i ciałka, podejrzewam, Wam, że dolarki pojawiły się w roku 2012-2013, czyli tak jak mówiłem mniej więcej, no i wyglądały naprawdę mega spoko. Do lalki było łączone oczywiście ten grzebek w kształcie szczotki, i szczerze powiedziawszy że w pudełku wyglądał on na czarny, a jest on brązowy, więc śmiesznie. Pozbawiłem chwilowo moją gulię od jakaś, żeby móc tą lalkę postawić i porównać z lalką Monster High, także docenicie to. Okej, okay, więc wielkość lalki jest praktycznie taka sama, może jest minimalnie ciut, ciut wyższa, ale wydaje mi się, że to głównie jest przez jej fryzurę, więc myślę, że o niecałe pół głowy jest wyższa. Artykulacja jest mega podobna, jedyną dodaną rzeczą od MGA są jej szklane oczy i większa artykulacja w biodrach, w sensie, że wiecie, można ją obracać. Pod względem jakości włosów wygrywa Mattel, bo tutaj to jest taniota, niestety. I naprawdę przysięgam, że ostatnio będąc w jakimś sklepie, gdzie sprzedawali podróbki Barbie i można było dotąd jej włosów, jej włosy były wiele lepsze niż tej lalki. Naprawdę. Franki już podziękujemy. Podsumowując, lalka nie wygląda źle. Są rzeczy, które mi się dwie nie podbają i nie rozumiem pewnych rzeczy. Takie jak naklejka, która schodzi z jej emblematu szkolnego. I w ogóle, czekajcie. Właśnie zauważyłem, że na jej emblemacie są, kuźwa... Gacie i Stanik. Jakby. xD jak Mega fajną rzeczą w tej jest to, że dodali właśnie ten grzebień, który wygląda jak szczotka. Wiecie, do, do latania, bo to jest czarownica, hehe. I biorąc pod uwagę to, w, w jakich czasach wyszła jakie realki tutaj też były, myślę, że mogę dać dziś miało 8 na 10 bo nie jest to. Jakaś mega wysoka jakość, ale wygląda to naprawdę mega spoko. Szczególnie oczy są mega ładne. Jak na coś, co miało konkurować z Monster High, jest naprawdę mega spoko i jest o wiele lepsze niż to, co stworzyła firma Simba. Uwierzcie. Także no, to tyle w tym odcinku, dziękuję za obejrzenie. Co do tej dziwnej plamki w pudełku, ja tego nie ruszam i nic z tego ruszać. Niech sobie będzie i Niech będzie. Także tak wygląda moja alka. zastanawiam się czy powinienem bardziej ją położyć po stronie lalek Monster High czy brac. ale myślę, że zrobię małego portuguista i ją wkręcę do Monster High, bo czemużby nie. I tak, dziękuję za obejrzenie, bo mi bardzo miło nagrywać ten odcinek. To tyle, subskrybuj, komentarz do niczego nie zmuszam, albo zmuszam. Cześć na razie, papa. Pa.